Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Mazowiecka Wieś zaprasza. Jesteśmy dzisiaj na Podlasiu, tuż obok, a właściwie to niemalże na terenie Nadburzańskiego Parku Krajobrazowego, w gospodarstwie agroturystycznym, który nosi nie bez powodu nazwę Stadnina Mazowsze. Naszą gospodynią jest Aneta Rybarczyk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. To gospodarstwo na początku było maleńkie, a w tej chwili to już jest właściwie gigant. Jak to się stało, że to się tak rozrosło? Jak w ogóle to stało się to, że powstała tutaj agroturystyka? Tak, rzeczywiście powstawało to już od wielu, wielu lat, więc myślę, że też czas zrobił swoje pokolenia, które następne przekazujemy pokoleniom następnym, czyli dzieciom, więc zaczęło to się około 22 lat temu, gdy dzieci były małe, mieszkaliśmy w Warszawie. Ja pochodzę stąd, z tej miejscowości i po prostu przyjeżdżaliśmy. Która nosi nazwę? Nowa Wieś, gmina Kosów Lacki, tutaj jest tak. Przyjeżdżaliśmy z dziećmi na weekendy, na niedzielę. Dzieci właśnie bardzo chętnie odwiedzały gospodarzy, którzy tutaj jeszcze kiedyś były konie w tych gospodarstwach, teraz niestety już nie ma ani jednego konika w tej wsi. Więc bardzo, bardzo dzieciom się podobało. Zauważyliśmy, że wręcz działa to jak terapia uspokajająca. I zrodził się taki pomysł, żeby po prostu coś stworzyć. Ja dostałam niewielki kawałek ziemi po rodzicach, to było około 3 hektarów. I po prostu taki się zrodził pomysł, żeby kupić konika, dwa i zatrudnić osobę, która tu będzie przy tych konikach, przy zwierzętach chodziła, a my po prostu przyjeżdżaliśmy tu początkowo tylko i wyłącznie na weekendy. Po wielu, wielu latach, stopniowo, po hektar po hektarze i niestety jest jak jest, super, powstało po prostu duże gospodarstwo, duże, bo teren, który tutaj mamy i użytkujemy, to jest około 14 hektarów, całe gospodarstwo to jest ponad 30 hektarów ziemi. I co to jest przede wszystkim? Przede wszystkim tu wokół, to tak jak widać, są to no, łąki, pastwiska, przegradzane, żeby te konie mogły przechodzić sobie po prostu po wyjedzeniu trawy z jednego miejsca w drugie miejsce i są cały czas na świeżym powietrzu, na zielonych łąkach. Pozostała część areału naszego to są też łąki, które zbieramy na siano dla koni, obsiewamy owies, który też jest spożywany jako właśnie pasza dla koni. No i część takich nieużytków, jakieś lasy, część takich zadrzewionych bagien. Więc to są w naszym posiadaniu tereny, które po prostu w większości są użytkowane na potrzeby gospodarstwa, które tutaj mamy. Czyli właściwie niemal wszystko zostało pod te konie zaprojektowane i przygotowane, pomyślane. Tak. Ile tych koni jest? Koni jest 14 dużych osobników dorosłych, jeden kucyk, osiołek i takie mini zoo, czyli alpaki, owieczki, kozy, gąski, kaczuszki, więc raj dla dzieci. Raj dla dzieci, tak, tak. I to są główni goście państwa gospodarstwa, państwa stadniny? Tak, główni goście to są właśnie rodziny z dziećmi, dzieci. Tak, tak. Te konie to jednak i zwierzęta przyciągają bardzo, jeśli chodzi o dzieci, więc to są główni nasi goście. Zdarzają się osoby dorosłe, które same też chętnie przyjeżdżają, żeby po prostu wypocząć, żeby pobyć trochę na łonie natury. Ale głównie to są dzieci. Jak się domyślam, na koniach można pojeździć. Tak. Ale koniach trzeba się tego najpierw nauczyć. Początek, tak, jest, zaczyna się od nauki, tak zwana na ląży, czyli początek jest, gdzie instruktor tego konika trzyma na ląży. Dziecko czy dorosła osoba uczy się podstawowych zasad tej jazdy konnej. Następnie przechodzi już do takiego ogrodzonego kółka, sama steruje koniem, próbuje zatrzymać, próbuje użyć wszystkich poznanych wcześniej technik, a następnie już może być na dużym padoku, też ogrodzonym, gdzie są jakieś drążki, przeszkody i śmiało można wyjeżdżać w teren. A tereny są piękne, wokół, po lasach, po łąkach. Patrząc na przyrodę, na dzikie zwierzęta, bardzo często wracają z terenów i są zachwyceni, że tak można po prostu
obejrzeć przyrodę jeszcze otaczającą w tych lasach. Ile czasu trzeba uczyć się konnej jazdy, żeby wybrać się na taką wycieczkę? To są raczej predyspozycje indywidualne, tak jak do każdego sportu, prawda? Bardzo często najlepiej zaczynać od dziecinnych lat, ze względu na to, że dziecko się po prostu nie boi, nie ma takiego lęku jak osoba dorosła. Więc zaczynając naukę od lat młodych, czyli jak się jest dzieckiem, myślę, że to jest po prostu kilkanaście takich lekcji i wtedy można już po prostu wyjechać w teren. Oczywiście wyjazd w teren wiąże się też z wiekiem, tak? Nie możemy też pozwolić na to, żeby małe dzieci, mimo że się dobrze trzymają na tym koniku i dobrze jeżdżą, ale no jednak małe dzieci to małe dzieci. Małe rączki, mało siły, więc teren to jest tylko i wyłącznie już troszeczkę dla starszych osób. Małe dzieci tak jeżdżą tu na terenie. Dla starszych osób, czyli ile trzeba mieć lat co najmniej, żeby wyruszyć? Co najmniej 10-12 lat, gdzie już są takie wyjazdy w teren. Na początku na takiego stempokłusa mówimy, czyli bez galopów, bo jednak koń inaczej zachowuje się na ogrodzonym terenie, a inaczej w dużej przestrzeni właśnie w lesie może wyskoczyć zając, sarna, więc tu trzeba po prostu mieć zawsze na uwadze bezpieczeństwo. Jak organizowane są zajęcia jeździeckie? Czy można przyjechać na przykład na dłuższy czas i uczyć się codziennie jazdy konnej, czy można dojeżdżać 2 razy w tygodniu albo 2 razy w miesiącu? Tak. Głównie zalecamy właśnie przynajmniej tam 2 razy w tygodniu, raz w tygodniu, zależy jak kto po prostu ma takie możliwości. Jeśli chodzi o wakacje, zachęcamy i bardzo często korzystają rodziny z dziećmi z pobytu w naszej stadninie, nocują i wtedy codziennie po prostu dzieci mają zajęcia prowadzone nauki jazdy konnej, a po sezonie, czy nawet na wakacje też w sezonie, przyjeżdżają też z okolic na godzinę, są to umawiane jazdy konne, godzina po godzinie przez cały dzień są prowadzone, więc po prostu trzeba konkretnie ustalać, umawiać się i wtedy są wpisywane w grafik od, że tak powiem, umiejętności, tak? Bo część jest na ląży, część jest już jeżdżących kłusem, a część już powiedzmy wyjeżdżających w teren, więc wszystko trzeba po prostu w grafik ustalić. I tak to funkcjonuje. Wspomniała Pani, że można się zatrzymać na nocleg. Jakie tutaj są możliwości i ile jest miejsc noclegowych? W tej chwili mamy w okresie letnim domki holenderskie, gdzie jest 14 miejsc noclegowych. Powstał jeszcze teraz już we wrześniu budynek z 2 pokojami, gdzie też 8 osób bez problemu może nocować. Są to pokoje z łazienkami. Więc myślę, że w przyszłym roku od sezonu letniego przynajmniej 20-25 osób będziemy mogli bez problemu pomieścić. Taki domek holenderski to jakie ma wyposażenie? Taki domek holenderski to są 3 pokoje, gdzie w jednym pokoju jest taki aneks kuchenny z kuchenką, ze zlewem. No i do tego łóżka z łóżkami piętrowymi, jeśli chodzi o dzieci. Z tym, że te domki, które my posiadamy, nie mają łazienek w środku, tak? Łazienki, prysznice są na zewnątrz, po prostu wybudowane w takim drewnianym stylu. I pole namiotowe też może być po prostu rozstawiane w tym miejscu. Gdyby ktoś przyjechał kamperem na przykład, ma szansę? Tak, oczywiście, tak. Jest miejsce, są warunki, żeby właśnie też można się do wody podłączyć, tak? Do prądu. Tak, oczywiście. Można tę szarą wodę usunąć również. To znaczy szarą wodę? Te brudy zlać. Tak. Tak, oczywiście to wszystko można wyczyścić, więc można, tak. No fantastycznie. A co z wyżywieniem? Wyżywienie jest każdy indywidualnie. Nie oferujemy i wyżywienie od nas, czyli możemy tutaj oferować śniadania, obiady, kolacje czy obiady, kolacje, a są też osoby, które korzystają tylko z obiadów u nas, a sami przygotowują sobie śniadania i kolacje w domkach. Gdyby rodzice przyjechali z dzieckiem i dla tego dziecka zafundowali naukę jazdy konnej i nagle doszli do wniosku, że to jest piękny sport i sami chcieliby spróbować, jest szansa, czy tylko dzieci się tutaj uczą jazdy konnej? Nie, oczywiście jest szansa, zachęcamy wręcz, żeby rodzice też korzystali i uczyli się, bo dzieci są bardzo szczęśliwe, jak mogą u boku rodziców pojeździć, pochwalić się i często
pokrytykować, że bardziej mu idzie jazda konna lepiej niż rodzicowi, więc to bardzo często jest to spotykane, że rodzice dołączają do dzieci i razem jeżdżą, uczą się. Już tutaj użyłam takiego sformułowania, że pod kątem koni tutaj wszystko zostało zaprojektowane i także dla ich dobra projektowany jest dla nich harmonogram pracy. Jak to wygląda, proszę opowiedzieć? Tak, no wiadomo, że koń, każde zwierzę też ma określoną go liczbę godzin, którą może przepracować. W zależności od tego właśnie, jakie są lekcje, czy ma wolne pod małymi dziećmi, czy jakieś galopy i przeszkody, skoki, więc każdy koń ma ustalaną indywidualną taki harmonogram, ile godzin w ciągu dnia może pracować. Tu zajmuje się tym już córka, gdzie rozplanowuje wszystkie zadania, jazdy, tak żeby to po prostu było i bezpiecznie dla jeźdźców i dla koni, bo wiadomo, przepracowany koń to jest i zły koń, tak? Mm-hmm. Więc jazda nie musi być wtedy bardzo taka szczęśliwa i fajna. Więc każdy koń indywidualnie ma dopasowywane ilości godzin. Mm-hmm. O Państwa gospodarstwie mówi się często, że jest ekologiczne. Co to znaczy? Bo rzeczywiście można tutaj mówić o bardzo, bardzo różnych sferach tej ekologii, którą Państwo stosują u siebie w praktyce. Tak, tak. Od 15 lat jesteśmy gospodarstwem ekologicznym. To znaczy po prostu nie stosujemy na swoich polach i do wszystkich upraw, tak jak warzywa, zboża, wszystkie łąki, nie stosujemy żadnych pestycydów i nie stosujemy żadnych nawozów. Tylko takie naturalne nawozy w postaci gnojówek, obornika spod koni. Jest to po prostu co roku certyfikowane, sprawdzane, mamy kontrolę, pobierane próbki z każdego pola, więc no tu w tym, na tym poziomie po prostu wszystko, co mamy ze swojego sadu, ze swojego ogródka jest po prostu ekologiczne, to znaczy no po prostu naturalnie wyprodukowane, bez tych właśnie nawozów. Podajemy to właśnie do obiadów, do śniadań dla turystów, no i konie nasze też i zwierzęta mają właśnie ekologiczne siano, bez nawozów, tak. Czy próbowała Pani kiedyś porównać stan Pani koni karmionych tym ekologicznym sianem, a koni, które muszą jeść coś innego? Może porównać to tak trochę szeroko, tak pojęte słowo, bo wiadomo, że różne suplementy i diety i tak dalej konie dostają w różnych stajniach, tak? Ale porównać się da samą paszę, siano, które jest zebrane z naszej łąki, bardzo ładnie pachnie, po prostu wręcz konie uwielbiają, tak? A siana, które są przez gospodarzy stosujących nadmierną ilość, nawet bardzo często dla większej ilości zebranych plonów, no niestety już nie ma tego zapachu, a na pewno nie ma tych wartości odżywczych, aż takich, jakie są na naszych polach. Pola, które są, nie są opryskiwane, nie są stosowane nawozy, mają bardzo wiele naturalnych takich ziół, które tam przetrzymują się i rosną, tak? A konwencjonalnie, no niestety, jest to wszystko usuwane przez te wszystkie nawozy i wtedy no, jest tylko i wyłącznie trawa. Ilość tej trawy na ilość wtedy się idzie, a nie na jakość. Więc no, myślę, że konie nie powiedzą tego, ale myślę, że są szczęśliwe i nie potrzebujemy żadnych innych suplementów, diety. Żadnych dodatkowych pasz, to nawet sami też zauważamy, że jest to po prostu ze względu na to, że jest to bardzo wartościowa pasza, wtedy po prostu niepotrzebne są różne dodatki, żeby ten koń miał wygląd i siłę i wszystko było idealnie. A siłę również zdobywa, biegając sobie swobodnie po łąkach, których tutaj ma. Tak, tak. Konie nasze są właśnie w takim systemie naturalnym, mają wiaty na łąkach, duże przestronne padoki przechodzą z jednego na drugi, więc cały czas dostęp od wczesnej wiosny do późnej jesieni mają dostęp do zielonej trawy. Dodatkowo dostają też tą suchą paszę w postaci właśnie siana. Mhm. Wspomniała Pani o sadach? Tak, mamy takie przydomowe tutaj sady swoje. Sady to znaczy no, różnego rodzaju, różnorodne, z nie dużej ilości, ale po prostu jabłonie, śliwy. Są też i bardziej egzotyczne, bo tak jak rokitnik mamy posadzone, więc bardzo dużo takich piwowiec. I do czego go Państwo używają? Do sałatek? Używamy go bardzo często do nalewek, do soków.
No i tak, jeżeli są jakieś owoce, wiadomo, to są wykorzystywane do dżemów, do różnych takich przetworów. A co jeszcze? Dziką różę też mamy zasadzoną właśnie, no aronię, bardzo dużo takich, które później nadają się do wytworzenia nalewek. No już po raz kolejny padło to słowo, tak. Nie bez przyczyny, bo co najmniej 30 smaków, tak? Tak, smaków jest bardzo dużo. Co roku staramy się dorabiać inne, więc no jest to bardzo dużo, bo i dlatego właśnie też posadziliśmy. Często bardzo tak bywa, że co roku jakąś inną roślinkę wsadzimy, żeby po prostu owocowała po kilku latach. Dodatkowo są jeszcze zbierane z lasów tutaj okolicznych różne owoce, tak jak z jagody, czy nawet z jarzębina, tak? Też wiele takich rzeczy. No, nalewki dla niektórych to może brzmieć podejrzanie, ale to przecież jest lekarstwo. Tak, oczywiście. To... Jak działają niektóre z nich? Są przecież z różnych owoców i z różnych ziół, więc niektóre działają rozgrzewająco, na przeziębienia są stosowane, bardzo często są na dolegliwości żołądkowe, tak jak nalewka z zielonego orzecha włoskiego, są nalewki, które są, no tak jak mówię, na różne dolegliwości, no są to raczej rozgrzewające, tak jak i dochodzi do tego aronia, to wtedy wiadomo, że są na serce, też głuk, więc bardzo duże właściwości, tak jak mają te wszystkie owoce, to w postaci nalewki bardzo często. Są też stosowane niektóre, tak jak robimy z żywokostu. Z żywokost i są na zewnętrzne bóle, czyli na przykład bóle stawów, jakieś reumatyczne. Można się nasmarować taką Można się tym nalewką. Też smarować, tak, tak. Nie tylko wewnątrz, ale też działają zewnętrznie. A skoro już o wnętrzu mówimy, siedzimy w karczmie. Skąd to miejsce? Miejsce powstało tak po prostu trochę przez przypadek. Powstało jako jest piękne, kuźnia. Jako kuźnia, tak, miało być właśnie też związane z końmi, ale po prostu znajomi z różnych tu okolicznych instytucji, takich jak szkoły, urzędy miast, przyjeżdżając do nas, podpytywali, czy nie możemy nic zrobić więcej, jakiegoś zadaszenia, jakiegoś miejsca, żeby właśnie się schronić. I bardzo często by chcieli kulik w zimę zorganizować, a po kuliku ognisko i w jakimś miejscu chwilę siedzieć, porozmawiać. Więc tak to powstało. Część po części z tego budynku, nie wszystko powstało od razu. Tak została po prostu przyrozdabiana narzędziami. Pomału staje się muzeum. Pomału staje się muzeum, bo tak jak widać różne eksponaty, tak można powiedzieć, że jeszcze chwila i rzeczywiście tylko w muzeach to będzie można oglądać. Więc jest to wykorzystywany budynek na różne imprezy okolicznościowe, na urodziny, chrzciny, różne takie małe wesela, chociaż to jest takie raczej miejsce mniejsze, więc no tak jak mówię, na takie integracyjne wyjazdy, jak właśnie z ogniskiem. Wieczory panieńskie? Wieczory panieńskie również. Też bywają również, oczywiście, urodziny osiemnastki, chociaż młodzież bawi się różnie, ale jest teraz bardzo fajnie wykorzystywane w różnym takim, w różny sposób, tak? Głównie też jest to nasza taka baza, gdzie tutaj podajemy posiłki w wakacje, jak mamy dzieci. Dzieci są na takich półkoloniach od godziny 9 do godziny 16, więc mają obiad, mają podwieczorek, robimy różne warsztaty tutaj, plastyczne, kulinarne z tymi dziećmi, więc jest to nasz taka baza, główny budynek, gdzie mamy schronienie przed deszczem i miejsce, gdzie wszystko inne można zorganizować poza terenem na dworze. Skoro wróciłyśmy do posiłków, czy są jakieś specjalności kuchni, których nie można gdzie indziej skosztować, a może jakieś specjały podlaskie można u Państwa zjeść? Bardzo często podajemy właśnie żurek u nas, bardzo często słonina marynowana, wędzona, pierogi różnego rodzaju, babka ziemniaczana. W różnych miejscach nazywano jako blaszak albo właśnie babka ziemniaczana, czyli z ziemniaków. I to jest taka nasza główna taka specjalność, tak? Podajemy to jako takie nasze tutaj regionalne potrawy z ziemniaków i z mąki.
Jaki wpływ na okolice ma Państwa gospodarstwo? Czy współpracują z Państwem lokalni dostawcy, czy ludzie, którzy tu mieszkają w okolicy, pracują na przykład na terenie stadniny? Zatrudniamy osoby właśnie tutaj mieszkające w okolicach. Przez x lat, jak były jeszcze dzieci małe, zatrudnialiśmy instruktorów z zewnątrz. W tej chwili już instruktorami są córki. Więc już z zewnątrz aż tak nie musimy zatrudniać, a wszystkie inne prace związane z rolnictwem i z obsługą dzieci tutaj w wakacje i z obsługą lokalu i zwierząt, tak, to są osoby stąd, z okolic, które tutaj właśnie mieszkają niedaleko. Jak również korzystamy z różnych usług, tak? Gospodarstw, które tutaj są niedaleko nas, blisko, które mają na przykład inne produkty niż my, bo my na przykład nie mamy mięsa typu wieprzowiny, więc bardzo często też bierzemy od różnych tutaj innych gospodarzy, którzy mają. Jak robimy warsztaty z robieniem masła ze śmietany w takich masielnicach, to też mleko i śmietanę zaopatrujemy się u lokalnych tutaj gospodarzy. A jajka? Jajka mamy swoje szczęśliwe kurki. Też biegają sobie swobodnie. Tak, biegają, no mają ogrodzone, co prawda, bo też no, nie mogą być takie ptaki. No konie są trochę niebezpieczne dla kur. Właśnie. Więc tak, kury mamy, kaczki mamy, gęsi mamy, więc jajka są nasze. Jeżeli przyjedzie tutaj rodzina z, powiedzmy, z trójką dzieci, no to wiadomo, jazdy konne część czasu wypełnią, ale co można robić jeszcze poza tym, na terenie i w okolicy? Poza tym wypożyczamy rowery, więc mogą sobie wyjechać na wycieczkę rowerową. I też ekologicznie pozwiedzać? Też ekologicznie, są ścieżki rowerowe w okolicy, więc można pojeździć. Mamy staw rybny, więc miłośników wędkarstwa też mamy i też sobie łowią dodatkowo te ryby. Bardzo blisko, praktycznie za płotem, można powiedzieć, że są lasy. Więc a na terenie plac zabaw? Na terenie plac zabaw, więc chodzą na grzyby, na dzieci mają w lato basen, plac zabaw z huśtawkami, z trampoliną. No i bardzo, że tak powiem, chętnie te dzieci robią obrządki tak zwane, czyli karmienie wszystkich tych zwierząt. Ach. Odbywa się to i rano, i w południe, i wieczorem, tak? Więc te dzieci ile to taki okres zajmuje? Mają bardzo dużo od rana do wieczora. No ale można też pozwiedzać. Tak. Dokąd się można udać stąd? Pierwsze, co przychodzi mi na myśl, to gmina Kosuflacki. No to niestety tam już obrazu El Greca nie zobaczymy. Tak, ale nie tam zobaczymy, właśnie. Ale stąd właśnie ten obraz wyszedł z plebanii, z Kosowalackiego. On znajduje się w tej chwili w Siedlcach. Można zwiedzać w muzeum. Diecezjalnym, tak. Tu w okolicy, co prawda, może to jest smutne, no ale jest Treblinka, tak? Więc też jest tutaj, nawet często rowerowe wycieczki stąd jeżdżą, żeby bo zobaczyć, ile to jest kilometrów stąd? Bo to jest 12 kilometrów. No to w sam raz. Tak, więc tak, rowerowa. Jest Pałac Ossolińskich w Sterdyni, co prawda jest ono w prywatnych rękach, ale był dostępny dla zwiedzających, można było się umówić i zwiedzić cały ten piękny park i pałac. W Sokołowie mamy Wielki Gościniec Litewski, więc też jest taka organizacja, do której też należymy. Jest muzeum, gdzie tam można po prostu też dowiedzieć się o całym tym szlaku, który jest. No właśnie, co od to Warszawy. Było ten Wielki Gościniec Litewski? To jest taki szlak, który właśnie pocztowy, trasa pocztowa dawna, która wiedzie od Warszawy do Wilna, tak? Więc po drodze miejscowości, które są oznaczony jest, oznakowane są tablice, kto należy, kto jest na tym szlaku, gdzie można coś zwiedzić, gdzie można właśnie po drodze pojechać. W Sokołowie jest właśnie muzeum, które jest czynne, jest tam też restauracja, można zawsze sobie zajechać, pozwiedzać, zjeść coś i dowiedzieć się o należących do tego Wielkiego Gościńca Litewskiego obiektach turystycznych, które są po drodze. I tam również zaczyna się chyba szlak unitów, prawda? Tak, szlak unitów też się zaczyna tu w Sokołowie i jest on no wiedzie po tych różnych wioskach, te wszystkie kościoły, wszystkie różne miejsca też są poopisywane i wszystko, no można dostać informacje w Sokołowie. To jest taka główna baza tutaj z
zaczynającego się Podlasia, tak można to ująć. No już przy tego typu wyprawie chyba warto mieć jednak samochód, bo tak, rower to tak, to jest jednak już troszeczkę ciągnie się, jak się chce zwiedzić więcej tych miasteczek i więcej tych miejsc, to trzeba już jednak samochodem. Były na początku 3 hektary, tak? Tak, tak się zaczynało. Teraz jest 14 dla samej stadniny, plus jeszcze kilkadziesiąt hektarów terenu należącego do tego gospodarstwa, ale chyba to nie są, to na tym pani nie zakończy. Jakie ma pani plany? No plany są pewnie dalej jeszcze większe. Tu, tak jak już wspomniałam, córka została tutaj jedna na stałe, druga też bardzo pomaga, ale i rozbudowuje. Powstaje właśnie, już w tej chwili są plany, powstaje kryta ujeżdżalnia, już jest konstrukcja postawiona i konstrukcja już jest na dużą stajnię. Córka ma w planach właśnie bardziej jeszcze w kierunku szkółki doskonalić się. Jeszcze mówi, że będą plany na hotel dla koni, czyli dla ktoś ma swojego prywatnego konia i może go tutaj sobie po prostu stacjonować, tak? Więc no plany typowo związane z końmi, a ja jej pomagam bardziej kulinarnie i organizacyjnie. Jak pani sądzi, kiedy ta ujeżdżalnia będzie mogła funkcjonować? Myślę, że ujeżdżalnia w ciągu rok, półtora roku powinna powstać, kryta. A co z końmi, które się starzeją? U nas właśnie mają dożywocie. Mamy koniki, które u nas pracują i po prostu później chodzą sobie na łąkach, dożywają swojego, że tak powiem, końca. Nie oddajemy koni nigdzie, nie sprzedajemy, bo już się nie nadaje, bo już jest stary, bo już jest, nawet jest jeszcze bardziej objęty opieką, bo jest często lekarz wzywany, jest często sprawdzane są nogi, jeżeli coś kuleje, tak żeby po prostu te konie miały tutaj godne dożywocie tak zwane. Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do stadniny koni w Nowej Wsi.